Zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych i ekonomicznych chciałam Wam poruszyć bardzo prosty, krótki temat zależności między współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona a współczynnikiem determinacji, gdy mamy model z jednozmienną objaśniającą. Jeżeli mamy bardzo takie testowe, krótkie zagadnienie, jak współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,8, to procent zmienności zmiennej zależnej wyjaśniony zmiennością zmiennej niezależnej, czyli to jest sugestia, że tylko jednej zmiennej, wynosi. No i mamy cztery opcje, albo 80%, albo 64%, albo 20%, a czwarta odpowiedź mówi, żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa. No, można drogą zgadywania powiedzieć, że wystarczy zamienić 0,8 na 80%, może to dopełnienie jest potrzebne, a może to 64, bo to do kwadratu, a może w ogóle żadna. Pamiętajmy o takiej bardzo prostej własności, że współczynnik determinacji w modelu, kiedy model ekonometryczny posiada tylko jedną zmienną objaśniającą x, to zwyczajnie współczynnik determinacji to wartość współczynnika korelacji liniowej, ale podniesiony do kwadratu. Jeżeli w naszym zadaniu współczynnik korelacji liniowej Pearsona wynosi 0,8, to podstawiając 0,8 podniesiony do kwadratu, na kalkulatorze otrzymujemy 0,64, co zgodne jest z odpowiedzią B. A więc piszemy po takim prostym obliczeniu, że poprawną odpowiedzią w takim zagadnieniu testowym jest odpowiedź B. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.